Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was news odnośnie czołgu, który jest chyba wyczekiwany, aczkolwiek wydaje mi się, że nie w tej postaci. Mianowicie, każdy z nas, zwłaszcza tych, który nie ma, chciałby mieć czołg typ 59, prawda? Typ 59 jest czołgiem zdecydowanie zbyt mocnym, jak na swój poziom. No i dlatego pewnie Wargaming zdecydowało się na wycofanie jego, ponieważ gdyby cały czas był dostępny w sklepie, to jeździłoby tego zbyt dużo. I tak po wprowadzeniu nagle zrobił się naprawdę wielki szum, ponieważ te czołgi zdominowały. Wszyscy praktycznie je kupowali. I mimo wielu nerfów, mimo wielu jakichś tam rebalansów, chociaż ostatnio dostał buffa przecież, to nadal ten czołg jest zbyt mocny. Zdecydowanie zbyt mocny. Jego kadłub zwłaszcza jest z poziomu 9. To jest typowy kadłub poziomu chińskiego czołgu WZ-120. Z tym, że czołg ten ma pewną przewagę nad WZ-em, mianowicie opuszczanie działa ma dużo, dużo lepsze, a chyba nie muszę Wam mówić, jak przydaje się opuszczanie działa na lekko pofałdowanych mapkach. To są zdjęcia, ponieważ powinienem przejść do rzeczy. Nowego, prawdopodobnie oczywiście, słuchajcie, to nie jest informacja oficjalna, to jest tylko i wyłącznie przeciek. To są zdjęcia nowego, 8. poziomu medium tanka T-34-3. Tak to wygląda. Już na pierwszy rzut oka widać, że działo jest potężne, wręcz nieproporcjonalnie duże do całego czołgu. Natomiast budowa wydaje Wam się podobna do czołgu typ 59, jednak jest to dużo gorszy kadłub, gorsza wieża, gorsze opuszczanie działa i tak dalej. Zaraz to wszystko sobie zobaczymy. No, wygląd jest bardzo podobny, chociaż kształt wieży jest gorszy. Zobaczcie, że te skosy nie są tak potężne jak w typie. Tutaj macie, jak mniej więcej rozkłada się grubość pancerza. To jeszcze w sumie pokażę. Teraz chciałbym wrócić do danych. Po prostu skupić się na danych. O, tutaj mamy wycinek ze stronki For the Record z danymi, które są porównane do typa 59. Tak więc po lewej stronie macie dane nowego czołgu premium, a po prawej w nawiasie i są dane odnośnie typa 59. Tak więc mamy, po kolei jedźmy. Załoga, tu i tu 4 osoby, poziom 8, życia, czy też punktów wytrzymałości, tyle samo, czyli 1300. Waga, mniejszą wagę ma nowy czołg premium, nie jest to jakaś tam super, nie jest to jakieś tam super zmniejszenie wagi, ale jakieś tam no, ponad pół tony chyba jest, prawda? I teraz tak, najważniejsza różnica, pancerz. Słuchajcie, pancerz nowego to jest 90 z przodu, 50 z boku, 50 z tyłu. Zwróćcie uwagę, że Chińczyk ma 100 z przodu i aż 80 z boku. I teraz być może w tej płycie przedniej wydaje Wam się, że 90 kontra 100 to jest różnica niewielka, bo to jest 10 mm. Otóż guzik prawda, przy tych kątach, jakie są na przednich płytach czołgów, to mniej więcej oznacza tyle, że jeżeli wyjeżdża na Was nawet czołg poziomu 6 typu KW-1S albo 7 typu IS, który ma działo o penetracji 175 mm, to tego pancerza typa 59 bardzo, bardzo możliwe, że nie przebije strzelając centralnie mu w tą przednią płytę. Natomiast nowy premium ma 90, sytuacja jest odwrotna. Bardzo, bardzo często się Wam zdarzy, że ten pancerz zostanie przebity. Ten pancerz 90 mm można porównać do tego, co ma czołg T-44. Czołg T-44, od razu Wam powiem, nie stanowi żadnego problemu dla czołgu na przykład IS, albo KW-1S, albo Super Pershing i tak dalej. Natomiast bok, zobaczcie, jak ogromna jest różnica. 50 kontra 80 to jest no, monstrualna wręcz różnica. To jest różnica poziomów. Także pancerz czołgu typ 59 jest typowo z 9 poziomu wzięty. Wieża. Wieża również jest dużo słabsza. Tutaj też, jak widzicie, są różnice rzędu 10 mm. Ale kształt tej nowej wieży jest mniej płaski niż typa 59. I jeszcze
Na domiar tego pancerz jest gorszy, czyli 190, z boku 120, spokojnie to będzie można przebijać. Już w typa wchodzi w bok wieży, a ten to nawet sobie nie wyobrażam. Obrót wieży 46 stopni kontra 46, tu mamy to samo. Zasięg widzenia ten sam, 380 metrów, radio 600 w obu przypadkach. Cena 7500 golda. Jednak moi drodzy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was oczekuje, że w jednym czasie wejdzie sprzedaż czołgu tego, T-34-3 oraz sprzedaż czołgu Super Pershing, to się grubo myli. To by się Wargamingowi nie kalkulowało, ponieważ część ludzi sprzedałoby czołg swój, ten Super Pershing, i kupiło na przykład ten, praktycznie nic nie dopłacając. Moim zdaniem będzie inaczej i jeszcze o tym będzie film zrobiony. Moim zdaniem równocześnie wejdzie czołg ciężki, do którego trzeba będzie sporo dopłacić, ale tak jak mówię, to jest temat na zupełnie inny materiał. Działo. Ogromna również różnica. Dwa działa z zupełnie różnej bajki. Po pierwsze, Chińczyku standardowe działo z ISA 7 poziomu, czyli 122 mm T25TA. To jest działo, które, słuchajcie, nie za bardzo sprawdza się w tego typu czołgach. Chińczyk wiadomo, 100 mm. Penetracja, zacznijmy od tego, 175 kontra 181. To jest tylko 6 mm różnicy, ale jednak jest na korzyść Chińczyka. Penetracja za złoto, 300 kontra 241. Słuchajcie, czasami zdarzają się sytuacje, że czołgami premium strzela się złotymi pociskami, ponieważ opłaca się nimi strzelać. Jeżeli macie jakiś cel, którego wiecie, że nie przebijecie i dzięki temu możecie przegrać bitwę i zarobić mniej, to lepiej jest użyć tego złotego pocisku po prostu i przebić ten czołg przeciwnika. Jednak powiem Wam, że 241 z typa 59 spokojnie wystarcza na przebijanie czołgów prawie, podkreślam, prawie wszystkich, z którymi go wyrzuci. Natomiast penetracja nowego czołgu, czyli 300 mm, no to już na pewno wystarczy, prawda? Teammage, oczywiście jest różnica kalibrów potężna, więc 250. Przypominam Wam, że 250 to jest naprawdę rewelacyjne, jak za koszt pestki w typie 59. Tutaj mamy 390, ale koszt pestki podejrzewam, że będzie powyżej 1000. Rate of fire, czyli szybkostrzelność, 4,17 kontra prawie 7. To jest ogromna różnica. Słuchajcie, w czołgu średnim jest to ogromna różnica przy wszelkiego rodzaju objeżdżaniu i tak dalej. Jeżeli będziecie musieli długo czekać, to bardziej jesteście wystawieni, dłużej jesteście wystawieni na ogień przeciwnika, prawda? Także 4,17 to jest moim zdaniem tragedia. Aczkolwiek no, jest to taki kaliber działa, który to uzasadnia, prawda? Celność 0,46 kontra 0,39. Jest to różnica ogromna. Umówmy się, jest to różnica ogromna. Celowanie to jest główna rzecz, która powinna dyskwalifikować ten czołg. Słuchajcie, celowanie 3,4 w medzie, gdzie mamy coraz więcej mapek bobslejowych tak zwanych, czyli takich, które umożliwiają jedynie wychylanie się, oddanie strzału i schowanie się, ponieważ nie ma otwartych terenów, żebyście mogli manewrować. Jest też dużo mapek miejskich, w których musicie wychylić się, oddać strzał i schować się, czyli grać dokładnie tą techniką, która powinna być zarezerwowana dla czołgów ciężkich. No niestety, wycelowanie 3,4 sekundy jest bardzo długie. W połączeniu z tym pancerzem, który tutaj dostaliśmy, czyli gorszym pancerzem od typa, wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało. Wychylacie się, musicie czekać mnóstwo czasu, zanim Wam się zbiegnie celownik, oddać strzał i w tym momencie możecie wyłapać ileś tam strzałów, albo przypuśćmy jeden strzał. I o ile ja sobie w ISie 6 przy tym celowaniu 3-4 mogę na to pozwolić, czyli zrobię sobie side scrapa na przykład, wychylam się, czekam, aż ten celownik mi się zjedzie, oddaję strzał, o tyle w czołgu medium, no niestety, no to nie działa w ten sposób. Zrobicie sidescrapa z pancerzem bocznym 50 mm, no to oby Wam dobrze wyszedł ten sidescrap, prawda? Oby ten pocisk siadł na gąsienicach, a nie dotknął nawet kadłuba, ponieważ na tym poziomie
kadłub 50 mm z boku, no naprawdę musielibyście super skontować, żeby tam nic nie weszło. Ilość pocisków tutaj na pewno nie zabraknie, w typie podobno często brakuje, ja typem nie gram, ponieważ nie jestem tak szczęśliwym człowiekiem, żeby go posiadać. Jednak umówmy się, 34 pociski, które zadają nam obrażenia 250, czyli potencjalnie jest to około 8000 możemy zadać, spokojnie w typie wystarcza, nawet jak nam brakuje, to w tej bitwie, jeżeli wystrzelimy 34 pociski, zarobiliśmy już mnóstwo kasy. Tutaj amunicji nam nie zabraknie, wątpię, czy takim czołgiem 40 razy uda się z tą szybkostrzelnością wystrzelić. I teraz następna potężna wada. Depresja tego działa to minus 3 stopnie, czy też 3 stopnie, bo depresja to wiadomo, że minus. W stosunku do Chińczyka, który ma 7, słuchajcie, jest to różnica ogromna. To jest po prostu różnica ogromna. Jeżeli chcecie to poczuć, to wszyscy, którzy mają typa, niech sobie pójdą w drzewko chińskie i niech pojadą tamtymi czołgami. WZ-120 na przykład. Zobaczycie na lekko pofałdowanej mapie, jak są odczuwalne 4 stopnie różnicy. Nawet w górę jest tutaj różnica. Tu mamy 15 stopni, a tu aż 20, czyli elewacja tego działa. Te 5 stopni może być kluczowe na wszystkich mapkach bardzo górzystych, kiedy zjeżdżacie gdzieś z górki. Naprawdę podniesienie działa się przydaje. Jeżeli wyjeżdżacie zza jakiejś górki, również się przydaje. Także mamy kolejny minus. Teraz silniki. Identyczne silniki o mocy 520 koni. Teraz moc. Moc, jak wiecie, lepsza będzie, delikatnie oczywiście lepsza, to będzie pewnie nieodczuwalne. Dla nowego czołgu różnica jest chyba pół tony, niecałe nawet, jak widzicie, pół tony, no jest troszeczkę lżejszy. Prędkość mniejsza nowego czołgu, Chińczyk ma 56 km, nowy 50. Oczywiście od razu wam mówię, to są wszystko przecieki, to są informacje niepotwierdzone, to się może zmienić albo mieć inną wartość. Natomiast to, co udało mi się znaleźć, to wam tutaj po prostu przedstawiam. Tak więc mamy tą różnicę w prędkości 6 km. Obrót taki sam, 46x46. Opory dla gruntu takie same. Mniejsza, od troszeczkę mniej życia mamy na gąsienicach w nowym czołgu. I za to Amorak mamy o 10 punktów lepszy. To jest tam rzecz nieistotna za bardzo, 10 punktów w tą czy w tą. Gdyby było, powiedzmy, no minimum te 20, to już jakieś tam mogło być to odczuwalne. Czyli możemy sobie to podsumować. Dostajemy za przeproszeniem, albo nie, no już nie będę okrutny. Dostajemy czołg dużo, dużo gorszy od typa 59. I teraz mam taki apel dla posiadaczy typa 59. Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem, po co wy piszecie, że często spotykam się z takimi postami, że typ 59 powinien dostać buffa. Jeżeli wobec tych danych typ 59 powinien dostać buffa, no to ten T34-3 jakiego powinien dostać buffa? No wyobraźcie sobie, skoro wychodzi nowy czołg i jest praktycznie pod każdym względem gorszy od typa 59, to z jakiej paki typ 59 ma dostać buffa, którego zresztą niedawno dostał do penetracji, do obrażeń? I tak samo, cena pestki, przypominam wam, się nie zmieniła. Także, czy warto będzie kupić ten czołg? Kurczę, trzeba nim po prostu zagrać. Jednego można być pewnym, nie będziecie mogli kupić już typa 59 z wiadomych względów. Czyli jeżeli ktoś, komuś się marzy, 8 poziomu czołg średni będzie skazany właśnie na ten pojazd, ponieważ Super Pershinga łaskawie pomijam. Bardzo prawdopodobne, że jeszcze wyjdzie czołg premium rosyjski, czy też radziecki. I właśnie ja bym bardziej skłaniał się ku temu, chociaż jeszcze nic o nim nie wiem, ale oprócz podobnego wyglądu do typa 59, no to to jest zupełnie inny, dużo gorszy czołg. Na to wygląda. Chyba że oczywiście znalazłby się ktoś, kto chciał go by sobie kupić just for fun, czyli tylko dla zabawy, i grał złotymi pestkami. Jeżeli gralibyście złotymi pestkami, wydaje mi się, że można by było coś z tym zrobić, chociaż naprawdę celowanie 3,4, no złota pestka jedynie będzie się przydawała, jeżeli będziecie walczyć, walić w przód jakichś tam czołgów ciężkich, prawda? No i wychylenie się tym czymś na czołg ciężki typu na przykład, no co tam mamy, Tygrys 2,
IS-6, IS-3, wychylenie się na mojego ISA-6 tym czymś. Życzę powodzenia, naprawdę. Przebicie na pewno będzie z pestki o penetracji 300, natomiast z drugiej strony również będzie. Tu mamy tylko 1300 życia, prawda? A sidescrap zrobiony ISem trójką, czy na przykład ISem szóstką, czy Chińczykiem tym ciężkim, w porównaniu do tego czołgu, no to wiadomo. Tak więc tak to wygląda. Różowych barw moim zdaniem w tym wszystkim nie ma, aczkolwiek na pewno znajdą się miłośnicy tego typu sprzętu, którzy zakupią i którym nawet będzie nieźle szło. Problem w tym, należałoby zapytać, w tym nieźle szło, ile będzie złotych pestek, które będą kosztowały pewnie po 4800. No cóż, jeżeli pojawią się nowe informacje, to na pewno jakiegoś newsa też zrobię, żeby wam je przekazać. A dzisiaj o tym czołgu to już wszystko. Spodziewajcie się jeszcze jednego newsa o nowej linii czołgów średnich radzieckich, które prawdopodobnie nadejdą w łacie 8.8. Także na razie się z wami żegnam i do usłyszenia.